Cześć, ja jestem Banach i mam dla Was 15 naprawdę fajnych darmowych gier. Są one co prawda darmowe i fajnie, że są darmowe, ale jeśli chcecie kupić jakąkolwiek inną grę, to z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, jakim jest Instant Gaming, czyli sklep internetowy z kluczami do gier w naprawdę fajnych cenach. Dodatkowo możecie tam zupełnie za darmo, za frikaska, wygrać dowolną grę. Wystarczy, że założycie konto na Instant Gaming i na stronie konkursu wpiszecie tytuł gry, którą chcecie wygrać. Link do sklepu i giveawaya macie oczywiście w opisie, a jeśli nigdy nie słyszeliście o tej stronie, to spokojnie, jest to bezpieczny sklep, o czym mówią opinie na Trustpilot. A teraz bez przedłużania, gra numer 1, czyli War Thunder. Jest to sieciowa gra wojenna, w której my jako gracze możemy zasiąść za sterami samolotów, czołgów, czy nawet wielkich okrętów. Do naszej dyspozycji twórcy oddali niesamowicie wielką i dobrze odwzorowaną gamę maszyn z okresu II wojny światowej oraz wojny koreańskiej. To, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to system fizyki w grze, a jest on niemożliwie dobrze odwzorowany. Dzięki czemu poczujemy się jak prawdziwy wojak z epoki. Zresztą symulacja uszkodzeń również jest genialnie odwzorowana. W walce może równocześnie brać udział do 30 graczy jednocześnie, którzy to są podzieleni na dwie drużyny. Kolejną grą w zestawieniu będzie Lost Ark, czyli naprawdę bardzo przyjemny RPG. Jest to sieciowa gra RPG ociekająca w typowo azjatycką stylistykę. Fabuła gry została osadzona w epickim świecie fantazy. Znajdziemy tam pełnoprawną kampanię fabularną, w której nie zabraknie mocno rozbudowanych misji, interaktywnych dialogów czy ciekawych wątków pobocznych. Rozgrywka rozpoczyna się od wybrania klasy dla naszego bohatera, a jest ich tu sporo, bo aż 18, a każda z nich prezentuje oryginalne podejście do klasycznych archetypów znanych z gier RPG. W Lost Ark nie zabraknie aktywności PvE i PvP, całość gry obserwujemy z tak zwanego lotu ptaka. Przyszła pora na ciekawą grę, bardzo podobną do mocno znanego Destiny, a mówię tutaj o równie darmowym Warframe'ie. Jest to sieciowa gra free-to-play, gdzie podstawową mechaniką rozgrywki jest tak zwany grind na proceduralnie generowalnych mapach. Rozgrywka jest niesamowicie dynamiczna i łączy ze sobą mechaniki typowe dla innych gatunków. Między innymi bierze coś z klasycznych strzelanek, gier typu RPG czy zręcznościówek. Gracz dostaje do dyspozycji szereg broni, które może wykorzystać w walce, gromadząc przy tym doświadczenie. Pora na kolejną grę, tym razem będą to wyścigi, które są dostępne również na telefony, a mówię tutaj o mega fajnym zabijaczu czasu, jakim jest Asphalt 8 Airborne. W grze zasiadamy za kółkiem jednego z 47 licencjonowanych samochodów podzielonych na 5 głównych segmentów, takich jak coupe, kompakty itd. oraz dodatkowe, jakim są auta ekskluzywne i egzotyczne, gdzie znajdziemy m.in. Lamborghini Venom, Bugatti Veyron, Ferrari FXX czy Pagani Zonda R. Dostępny jest kilka trybów gry. Podstawowa kariera zawiera 180 wyścigów podzielonych na 8 odrębnych sezonów. Do tego w grze znajdziemy tryby, gdzie oprócz samego zwycięstwa w wyścigu punktowane są tak zwane skoki, drifty czy ilość wyeliminowanych rywali. Wyścigi odbywają się na 9 zróżnicowanych trasach, takich jak Wenecja, Islandia czy pustynie Nevady, a każda z nich dostępna jest w wersji standardowej i odwróconej. O tej grze być może słyszeliście głównie za sprawą reklam na fejsie czy pod filmami na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej w internecie, a mówię tutaj o Albion Online. Albion jest to sandboxowy MMORPG, czyli w mocnym skrócie większość wydarzeń w świecie gry oraz wirtualną ekonomię napędzają działania samych graczy. Wszystkie budynki i itemki, jakie napotkamy podczas rozgrywki, są tworzone przez samych graczy, którzy, by je wytworzyć, gromadzą odpowiednie surowce i umiejętności. Świat gry został podzielony na kilkaset regionów, które mogą podbijać poszczególne gildie, by uzyskać dodatkowe surowce oraz mieć możliwość wybudowania własnej wioski, na które czekają nie tylko wrogie gildie, ale również potwory, atakujące je nocą, a zadaniem gracza jest obrona przed ich najazdem. Walka toczy się w czasie rzeczywistym, a jej mechanika przywodzi na myśl tą znaną z gier typu hack and slash. A teraz przyszła pora na naprawdę fajną strzelankę, która na pewno wszystkim jest dobrze znana, a mówię tutaj o Apex Legend. Jest to darmowa, pierwszoosobowa, sieciowa strzelanka typu Battle Royale, osadzona w futurystycznym uniwersum serii Titanfall. My jako gracze bierzemy udział w starciach, gdzie na mapie ląduje maksymalnie 60 graczy podzielonych na 3-osobowe drużyny. Każda rozgrywka zaczyna się tak samo od wylądowania i szukania jak najlepszej broni i armoru. Bitwa trwa, aż na powoli kurczącej się mapie nie zostanie jeden zwycięski team. W skrócie, fajne i typowe Battle Royale. Była strzelanka, to teraz pora na coś innego, a mianowicie na sieciowego RPG, a konkretniej na grę, która kryje się pod nazwą Dauntless. Jest to darmowy sieciowy RPG osadzony w fantastycznym świecie, w którym ludzkość musi stawić czoła behemotom, czyli niesamowicie agresywnym i groźnym stworzeniom. W grze znajdziemy rozbudowany system walki, gdzie gracz może m.in. przeprowadzać serię kombosów przy użyciu jednej z dostępnych broni, albo wykonywać unikalne
uniki lub przyspieszenia. Fajnym dodatkiem jest to, że broni umieszczone w grze poza mocą zadawanych ataków czy szybkością ciosów różnią się też poziomem trudności ich obsługi. Przyszła pora na naprawdę ciekawą grę wyścigową, gdzie poza ściganiem się bolidem F1 sami możemy go zbudować. Victory The Age of Racing, bo o tej grze mówię, jest to nastawiona na rywalizacji online gra wyścigowa, w której my sami możemy zaprojektować i stworzyć bolid Formuły 1, a potem rywalizować nim z innymi graczami. Bolidy są podzielone na trzy klasy odpowiadające trzem erom w historii rozwoju tego sportu. W grze znajdziemy sporą ilość trybów rozgrywki, m.in. Hot Lap, Party, Championship, Quick Race czy Handicap Race. Gra zalatuje trochę MMO, ponieważ w zależności od naszych rezultatów zdobywamy punkty doświadczenia, które pozwolą nam na uzyskanie kolejnych poziomów i awansowanie w internetowym rankingu. Mocną stroną gry jest wysoki realizm i fizyka jazdy. Teraz gra, w której też będziemy się ścigać, ale tym razem w naprawdę zwariowanym otoczeniu, niczym tym z Hot Wheelsów, a mówię tutaj o Trackmanii. Trackmania to chyba jedna z najpopularniejszych serii wyścigów dostępnych obecnie na rynku. Cykl ma w swoim, nazwijmy to, portfolio tytuły zarówno płatne, jak i darmowe. Trackmania Nation Remake jest to, jak sama nazwa wskazuje, remake darmowej wersji gry wyścigowej Trackmania Nation, która zadebiutowała w 2006 roku. W grze zasiadamy za kierownicą bolidów wyścigowych i rywalizujemy z innymi graczami na niesamowicie zwariowanych torach, na których nie zabraknie skoczni, serpentyn, korkociągów, przyspieszaczy i masy innych niespodzianek. Model gry jest typowo zręcznościowy, który pozwala nam na wykonywanie szalonych trików, jazdę z zawrotną prędkością i latanie niczym małysz. Przyszła pora na kolejną grę, w której sobie trochę postrzelamy, ale nie tak tradycyjnie z broni, ale z czołgów. I mówię tutaj o grze, która jest chyba wszystkim wam znana, czyli World of Tanks. Gra oferuje graczom możliwość pokierowania jednym z kilkuset czołgów i pojazdów opancerzonych pochodzących z różnych okresów historycznych, począwszy od I wojny światowej, aż po okres tak zwanej zimnej wojny. Wszystkie pojazdy zostały podzielone na 5 głównych klas. Lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele oraz działa samobieżne, a każda z nich dodatkowo na 10 tierów. Gra jest naprawdę mocno przepełniona zawartością, nie tylko z poziomu ilości dostępnych pojazdów, ale też oferuje szeroką gamę trybów. Pośród najważniejszych znajdziemy m.in. bitwę losową, bitwę zespoloną, wojnę klanów, natarcie czy tryb twierdzy. Szalone wyścigi mamy za sobą, to teraz coś, w co ja nigdy bym nie zagrał, bo jak to mówią, nie mam psychy, czyli po prostu symulacja, w którą ja nie potrafię grać, a znajdziemy ją w Race Room Racing Experience. Tak jak wspomniałem, jest to zaawansowany symulator samochodowy. Zasiadamy w nim za kółkiem takich aut jak BMW, Mercedes, Audi, Chevrolet, McLaren i wiele, wiele innych. Gra opiera się na tak zwanym modelu free to race, czyli za darmo dostajemy do dyspozycji podstawowe funkcje i niewielki zestaw aut, a jeśli gra nam się spodoba, możemy swobodnie dokupić za prawdziwy hajcik inne auta, tory i tak dalej. Twórcy położyli w grze gigantyczny nacisk na fizykę jazdy, jak i silnik graficzny, tak aby doznania płynące z zabawy były jak najlepsze. Z ręką na sercu nie wiem, czy jesteśmy w stanie znaleźć lepszy darmowy symulator jazdy autem niż ten. Teraz przyszła pora chyba na jedną z moich ulubionych darmowych strzelanek ostatnich lat, jaką jest Splitgate, która czerpie garściami, tego nie ukrywa, z kultowych strzelanek takich jak Quake oraz Unreal Tournament i wzbogaca je o mechanikę zaczerpniętą z cyklu Portal. Gracz bierze udział w dynamicznych pojedynkach toczonych na arenach stylizowanych m.in. na futurystyczne kluby nocne, bazę kosmiczną, starożytną świątynię czy choćby rozległą posiadłość. Największą atrakcją gry są portale, które możemy tworzyć na wyznaczonych powierzchniach. Służyć mogą one do szybkiego przemieszczania się, flankowania czy ewakuacji z niebezpiecznej lokacji. Mało wam szybkich aut i gorących silników? Jeśli tak, no to mam coś dla was, czyli kolejną fajną gierkę, jaką jest Asphalt 9 Legend. Jest to kolejna część znanej serii gier wyścigowych o rodowodzie mobilnym Asphalt. Tak jak to już bywa w tej serii, zasiadamy za kierownicą jednych z najszybszych sportowych samochodów. W grze znajdziemy ponad 50 różnych aut, takich marek jak Ferrari, Porsche, Lamborghini czy W Motor. W grze położono ogromny nacisk na dynamikę i efektywność rozgrywki, ani realizm, czyli to, do czego przyzwyczaił nas ten cykl. Gra wyposażona jest w dwa tryby sterowania. Jeden klasyczny, gdzie mamy pełną kontrolę nad naszym autem, i drugi dla lamusów, gdzie auto jedzie samo, a my tylko każemy mu zmienić pas ruchu. Przed nami kolejna gra dość mało znana na naszym rynku, a to dlatego, że została wypuszczona przez brazylijskie studio. Nie wiem, jak się wymawia nazwę tej gry, dlatego pozwolę, żeby tą nazwę wymówiła Iwona.
Jest to oficjalna gra głównej brazylijskiej serii wyścigów. Gracz zasiada za kierownicą jednego z kilku licencjonowanych i mocno porobionych aut turystycznych i rusza zdobywać prawdziwe brazylijskie tory wyścigowe. Tryb gry jest typowo symulacyjny, więc możemy tutaj zapomnieć o pokonywaniu zakrętów bokiem czy o innych efektownych ewolucjach na torze. Za to jesteśmy zmuszeni do skupienia się na prawidłowym torze jazdy i by nie przesadzić z gazem, jak i hamulcem w zakrętach. No i na zakończenie przyszła pora na strzelankę, jaką jest Paladin. Jest to osadzona w świecie fantasy pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na rozgrywki wieloosobowe. My jako gracze mamy do wyboru naprawdę spory wachlarz postaci i co chwilę dochodzą coraz to nowsi i ciekawsi herosi, którzy poza podstawowym atakiem dysponują czterema unikalnymi umiejętnościami wzmacnianymi znanymi z innych FPS-ów systemem perków. Wojacy podzieleni są na cztery standardowe klasy, czyli defensywni, ofensywni, tanki oraz ci, którzy działają z dystansu lub z flanki. No i to tyle gier. Cześć.